Emarok z Tomaszem Kondraciukiem na IHS Fight Show. Tomek, debiutujesz niedługo w KSW. Dostałeś walkę z Karolem Celińskim 6 grudnia. Powiedz, jak to jest dla Ciebie uczucie być nagrodzonym kontraktem z największą polską organizacją? Witam wszystkich, siema. Wiesz co, no jest to takie małe ukoronowanie, powiedzmy, mojej dotychczasowej kariery. Bardzo się cieszę z tego kontraktu. No tak jak wspomniałeś, to najlepsza organizacja w Polsce i no jakby nie mówiąc, bardzo się liczę w Europie i na świecie, także cieszę się, że tam jestem i że tam dla nich zawalczę. Zawalczysz, na razie przynajmniej jesteś zestawiony z Karolem Celińskim, zawodnik, który no, myślałem, że jest bardziej wyższy od ciebie, ale nie jest aż tak duża różnica wzrostu. W każdym razie, no powiedz, jak nastawiasz się na pojedynek z nim, jaka sądzisz, że to będzie walka? Znaczy no, Karol jest chyba trochę wyższy, to jest wyższy, czy nie? Jest wyższy od nas obu, ale jak się z nim widziałem, to wydawało mi się, że jest wyższy bardziej od ciebie. Dobrze, w każdym razie, no jak się nastawiam, no tak, zawalczę z Karolem Celińskim, no zobaczycie, jak to będzie. Na pewno damy dobrą walkę, będziemy się bić. Karol lubi się bić, lubi wymiany, lubi walkę w stójce, ja też, także damy na pewno fajną waleczkę. Będziesz walczył w dywizji półciężkiej, tam na razie jest sporo pustki w KSW, po tym jak Janek Błachowicz udanie zadebiutował w UFC. Jest oczywiście Tomek Narkun, jest Goran Relić, który wygrał z Karolem Celińskim. No, gdzie siebie widzisz w tej dywizji? Gdzie się widzę? No mam nadzieję, że na samym szczycie. Wiesz co, no może i są jakieś tam pustki, ale no na pewno federacja będzie na bieżąco kontraktować nowych zawodników, także myślę, że z gali na galę tych zawodników w naszej wadze będzie przybywać. Trenujesz na co dzień w Anko z Zapasy Poznań, klubie, który wydaje się, że teraz przejmuje absolutnie wszystkich czołowych zawodników. Powiedz, jaka jest atmosfera na matach zapaśniczych w Poznaniu ostatnimi tygodniami? Wiesz co, no atmosfera jest najlepsza. Trzeba przyjechać i się przekonać, ale nie jest, jest bardzo fajnie, jest kim ćwiczyć, obojętnie o której godzinie by się nie przyszło na matę, na który trening, czy rano, czy wieczorem, naprawdę jest taka ekipa, że nie ma opcji, że nie ma z kim się złapać i każdy daje sobie wycisk, jest naprawdę świetnie. Czy mamy bardzo wysoki poziom? Myślę, że wiem, że Anko Zapasy w tej chwili to najlepszy klub MMA w Polsce, no i co? No i... Mówisz, że trzeba przyjechać, dużo zawodników przyjeżdża. Jakie powitanie gotują długotrwali Ankosiacy, jeżeli ktoś przyjeżdża na treningi tam nowy? To daje mnie ze wpierdol na początek, nie żartuję. Wiesz co, no, wiesz, no samo to świadczy o tym, że ludzie przyjeżdżają do nas, czyli znają jakby cenę tak jakby naszego klubu, wiedzą, że mogą się u nas dużo nauczyć, wiedzą, że mogą sobie posparować z takimi zawodnikami, jacy są w Ankosie na co dzień, także no o czymś to świadczy. Okay. Dzięki wielkie za wywiad i powodzenia w przygotowaniu się do walki i życzę Ci udanego debiutu w KSW. Dziękuję, zapraszam wszystkich na KSW 29, 6 grudnia do Krakowa. Mam nadzieję, że dam bardzo fajną walkę i wyjdę z niej zwycięsko. Pozdrawiam wszystkich fanów.